Ejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy budować domki. Nie domek, będziemy budować domki, mini domki i każdy ten domek będzie zbudowany z innego dodatku do The Sims 4. Oczywiście mówię tutaj o dodatkach, bo nie będę używać pakietów, nie będę używać akcesoriów, tylko właśnie te dodatki, bo tam zazwyczaj no po prostu są wszystkie rzeczy do łazienki, do kuchni, do sypialni, do salonu, no i te sprawy. Także zacznijmy najpierw od kształtu naszego domku, bo to będzie jakby te domki będą takie same. Tak jak widzicie, ja przygotowałam już naszą parcelę, to jest parcela z tego co kojarzę 40 na 30 dokładnie. I tutaj sobie wyznaczyłam takie pola, na których te domki będą stały, więc zacznijmy od wybudowania pierwszego, a pozostałe po prostu sobie skopiuję. Jakby tutaj są duże pola, ale ja w to pole chcę umieścić domek wraz z ogródkiem i wejściem do tego domku. Mi się wydaje, że to będzie takie już trochę fajniejsze. Myślałam, czy by nie stworzyć jakiegoś takiego domku na wzór właśnie takiego kształtu i tutaj sobie po prostu zrobimy taki dach, a w tym miejscu taką mniejszą werandę. Właśnie na wejście do tego domku, chociażby na jedną kratkę i to by było też spoko. Nie wiem, w ogóle ta parcela mi będzie przypominała taki vibe takich kontenerowych domków. Nie wiem, czy wiecie o czym mówię, ale po prostu wiecie, na jednej parceli jakieś takie, no może nie kontenery, tylko na przykład o, przyczepy takie rozmieszczone są. Więc to taki ma trochę vibe, chociaż to nie są przyczepy. No i tak właśnie będzie się prezentował ten domek. Zobaczymy jak wyjdzie w różnych wariancjach. Ja sobie oczywiście go skopiuję tutaj całego. Dobra, już rozmieściłam wszystkie domki, także lecimy do losowania pierwszego dodatku i zaczniemy sobie może od tego domku od lewej sobie zaczniemy, pójdziemy w prawo, no i później do tych z tyłu. Ej, to w ogóle naprawdę, ej, to naprawdę fajnie wygląda, jakby, ej, patrzcie, nie, słuchajcie, jak wyjdzie nowy dodatek do The Sims 4, wiecie, ten na wynajem, to jest po prostu idealna parcela, żeby w ogóle tutaj wynająć po prostu domki. Boże, ale to jest wspaniałe, ale to jest wspaniałe, my musimy przeprowadzić rozgrywkę, jak wyjdzie ten dodatek tutaj. Dobrze, jak widzicie, mamy nasze koło fortuny. Tutaj oczywiście jest wpisana podstawka, miejskie życie, witaj w pracy, wyspiarskie życie, rancho, śnieżna eskapada, życie eko i cztery pory roku, bo tylko takie dodatki posiadam do The Sims 4. Może się to niedługo zmienić, bo mam zamiar sobie dokupić w końcu psy i koty czy coś takiego. Już tam mówię od 3 miesięcy, że to mam kupić. Ale wylosujmy sobie do pierwszego domku, oczywiście losujemy, uwaga, jaki to będzie dodatek? Dobra, mamy cztery pory roku, czyli zaczynamy od dosyć średniego dodatku pod względem budowlanym i meblowym, bo rozgrywka jest zdecydowanie lepsza w tym dodatku moim zdaniem, ale dobrze, oczywiście sobie zbudujemy ten domek z tego właśnie dodatku. Ogólnie to dachów nie mamy. Dachów nie mamy jakby po prostu, Boże, jak to powiedzieć, no nie mamy, zapomniałam, pokryć dachu nie mamy. Niestety z tego dodatku, więc musimy się obejść bez tego, czyli po prostu ja zostawię taki, jaki jest standardowy tutaj. No tutaj gzymsy mamy, na przykład takie, ale one niestety nie będę mogła ich użyć. Mamy łuki, więc można by tutaj coś pokombinować. Tak samo z płotem. Tutaj z przodu właśnie chciałabym płot dać. Nie wiem jeszcze w jakich kolorach może polecimy. Jakiś taki brązowy, niech będzie nawet taki. Czy mamy schody? Dobra, jest plus tego dodatku, że mamy do tego domku jakby schody będą prowadzić. Ej, właśnie, ja tak znaczy, tak gadałam o tych schodach do środka, że może nie być schodów, a ja zapomniałam, że jakby z przodu domku też mamy podwyższenie, więc trzeba tutaj dodać sobie schody, więc mam nadzieję, że we wszystkich dodatkach są. Ogólnie to bardzo mi się nie podobają pojedyncze schody, jakby, nie wiem, mój mózg ma zakodowane to, że to zawsze muszą być schody podwójne, potrójne i w ogóle. Wiecie co, zapomniałam, że w tym dodatku nie ma podłogi. Także dobra, no bez tego musimy się obejść niestety, jakby ściany, no o, ściany mamy chociaż tyle, że mamy właśnie takie drewniano, można powiedzieć, kamieniste. Mamy też fundamenty, więc ja też oczywiście ich użyję tutaj. Także o, tak się prezentuje ten domek właśnie nasz. Zastanawiam się, czy trochę nie przycheatować, chociaż zmienić te tutaj obramówki tych dachów. Ja wiem, że one są z podstawki, ale jakby to są te same, to jakby i tak te obramówki tutaj są, więc chociaż ja bym je zmieniła na takie brązowe, żeby chociaż pasowało tak kolorystycznie do tego domku. I dobra, lecimy dalej. Teraz wystarczy dodać okna, drzwi i te sprawy. Z tyłu tego domku bym ogólnie zamieściła może te jedne z większych okien, takich potrójnych, bo tutaj wiecie, do sypialni będzie dużo światła przez to wpadało. W tym samym kolorze dodałam tutaj do środka drzwi. No i jeszcze z przodu by się jakieś przydały dodać. No to nie wiem, czy nie użyć nawet tych o, co jakby są w środku tego domu, bo najbardziej mi tu będą pasowały, bo są pojedyncze po prostu i nie będą tyle miejsca zabierać, żeby tutaj po prostu sobie poustawiać coś w tym domku. Czy mam jakieś w ogóle
rośliny. Aha, dobrze, nie mamy żadnych roślin, nie mamy niczego w ogóle do 4 pór roku z tego czegoś. Jedyne co, to możemy tutaj z tyłu zrobić, to po prostu otoczyć jakby płotem. Tutaj zrobimy takie, wiecie, jakby podwóreczko. No i dobra, musimy tutaj coś pokombinować fajnego, żeby to z tyłu również dobrze wyglądał ten domek. Grilla nie mamy, ale mamy za to tutaj jakby dużo takich ogrodowych rzeczy. Znaczy no, dużo. Mamy stracha na wróble. Także no dobrze, umieścimy sobie tego stracha na wróble gdzieś tutaj, może niech on będzie z tej strony. Umieścimy sobie też parę donic do sadzenia kwiatków. Aha, tu nie ma donic. Możemy sobie tutaj wstawić, no nie wiem, pszczółki. No powiedzmy, że ten ktoś hoduje pszczółki, a później sąsiedzi pewnie na niego narzekają, ej, twoja pszczoła mi wleciała do ogródka i mnie użądliła. Tak się zastanawiam, bo jeszcze mamy tutaj taki dach w ogóle do wykorzystania, jakby go gdzieś na przykład tutaj powiesić, żeby on był taki, czy on by fajnie tutaj wyglądał? No powiem wam, że to nawet całkiem fajnie wygląda, jakbyśmy tutaj właśnie taki dali tutaj na pszczółki by nie kapało nic. Jakąś tablicę ogłoszeniową, siema, nie dzwońcie na policję, skoro moje pszczoły was gryzą, znaczy żądlą. To jest taka właśnie tabliczka tutaj będzie umieszczona. Dobra, może z przodu jednak to damy. Jakbyśmy dali na przykład tutaj taką tablicę ogłoszeniową właśnie i to by było, nie wiem, na przykład siema, sprzedaję miód. Tutaj jeszcze jakieś dynie możemy postawić. Niedawno było Halloween. No nie jest to jakiś najpiękniejszy ogródek, ale starałam się. Jakby nie da się tutaj zrobić lepszego. No, także tak się prezentuje właśnie so z tej strony. I lecimy teraz do środeczka meblować nasz domek oczywiście z 4 pór roku. Oczywiście, tak jak powiedziałam, nie mamy podłogi. Tutaj do środeczka damy jedyne ściany, które tak naprawdę mamy, czyli będą drewniane. I dobra, zacznijmy od kuchni. Aha, serio? Serio, nie ma tutaj nic do kuchni? Z tego dodatku również? Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Wiecie co? To nie ma problemu. Ja sobie tutaj stół wstawię. Nie, no dobra, ja teraz improwizuję. Nie wiem, co ja robię. Dam sobie tutaj stół. Powiedzmy, że ci ludzie nie jedzą w domu czy coś. O, tutaj sobie dam jakieś krzesła ze dwa. A wiecie, co na ten stół postawię? Jakieś, nie wiem, o, dynie. Oni dynie jedzą na przykład tylko. O, może liście jedzą, bo to jest takie zdrowe, wiecie, zielone. Znaczy te akurat są pomarańczowe. O, węgiel. Węgiel jest zdrowy. Nie dopowiem wam, że ja nie wiem, co ją tutaj umieścić jakby w tym pokoju. Co jeszcze oprócz tego? O, dobra, mamy jakąś gablotkę. To można tutaj też umieścić. Tutaj mamy w ogóle szafkę do łazienki, więc ja ją też gdzieś tutaj... Na razie ją wsadzę tam, ale zobaczymy, czy ją w ogóle wykorzystamy. Dobra, obok tego tutaj zrobimy miejsce na kurtki i do tego miejsce na parasolki. Tutaj w to miejsce umieścimy i będzie spoko to wyglądało. Czy mamy jakieś zasłony? No na szczęście mamy zasłony, chociaż tyle, że to jakiś taki pokój będzie ładniejszy. Dobra, czy my mamy jakiś tutaj dywanik? No mamy dywaniki. Ja ich nie używam zbyt często, powiem szczerze, ale coś tu trzeba dać na tą podłogę, żeby ona nie była taka łysa. O, nawet idealnie się tutaj zmieści, jak go powiększyłam. Dobra, potrzebujemy jakiejś kanapy. Oczywiście w kanapy mamy zaopatrzenie, to chociaż tyle, że tutaj będzie kanapa. W sumie, wiecie co, można uznać, że ten domek jest takim właśnie domkiem, że sobie przychodzisz po prostu pospać, a tutaj sobie, nie wiem, hodujesz pszczoły czy coś takiego. Można powiedzieć, że to jest taki domek letniskowy, nie wiem, próbuję jakoś tutaj ogarnąć, jak to w ogóle, nie wiem, kto tu może mieszkać, że tak powiem. Chociaż w sumie, wiecie, tą gablotkę jednak przestawię tu. Nie, dobra, zrobimy takie coś, dałam tutaj tą mniejszą kanapę, jakby ona jest tutaj bardzo niepotrzebna aż tak. O, może damy kominek, super pomysł. Na pewno w drewnianym domu kominek jest super. Dobra, dam tutaj półkę na książki jeszcze. Jakaś może lampeczka na ten stolik się koniecznie przyda, tylko muszę ją podwyższyć, bo ja zmniejszyłam ten stolik i teraz on, jak postawię coś na to, to ono będzie lewitować po prostu na tej normalnej wysokości, więc to jest trochę wkurzające. Dobra, żeby zapchać trochę tą przestrzeń. Dobra, dałam dziadka do orzechów, dałam dynię na tą tutaj półeczkę. Matko, ale ciężko jest do zrobienia, to jest mało takich obiektów fajnych. Dobra, na ścianę koniecznie musimy jakieś coś powiesić i jedyne co mamy takiego wiszącego, to są wianki. Też może czerwone lampy tutaj zawieszę, żeby dawały więcej światła na ten, na to jakże wspaniałe pomieszczenie. Dobra, wiecie co? Przechodzimy do łazienki, jakby tutaj już chyba nie ma więcej rzeczy do zrobienia. Przechodzimy do łazienki. W łazience, no na szczęście mamy rzeczy do łazienki, więc sobie utworzymy ją tutaj. Nawet mamy osobną wannę i osobny prysznic, co mnie zaciekawiło normalnie. Ale wydaje mi się, że wanna będzie i tak tutaj najlepszym rozwiązaniem, bo mamy dużo miejsca w tej łazience, więc jakoś wykorzystajmy je. Do tego tak kolorystycznie dopasuję kibelek, żeby on był taki, no, szary, tak samo jak ta właśnie wanna. No i w to miejsce damy oczywiście umywalkę. Ona też będzie taka szaro-brązowa. Mamy lustro. Akurat lustro ja po prostu uwielbiam. Uwielbiam z tego dodatku akurat lustro. To jest chyba jedyna rzecz, która mi się z tego dodatku tak mega, mega podoba i zawsze jej używam praktycznie. Tutaj jakieś ręczniki jeszcze pododaję. Oczywiście zasłonę. No papieru toaletowego nie mamy niestety. Ale ta szafeczka jak najbardziej zostaje, bo ona tutaj nam będzie pasować. O, tutaj może jakiś taki dywanik do łazienki damy w tym stylu. No nawet całkiem spoko jest. I jakiś kinkiecik by
bym potrzebowała. A ten kinkiecik też nie jest zły. Zapomniałam o tym kinkieciku, ale on też nie jest zły. No i dobra, przenosimy się, jakby ta łazienka już skończona. No ona tak dużo rzeczy to ona nie potrzebuje. Ale przenosimy się teraz do tego pomieszczenia. O, 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 tak dosłownie. O, tak, pięknie. To jest moje ulubione łóżko. Jakby, nie wiem, czy to jest nie moje ulubione tak najbardziej na świecie łóżko. I wiecie co, ja tutaj zrobię taki zagłówek z tych takich tutaj szafeczek, co była. Znaczy, tutaj była taka szafeczka, gablotka i ja je po prostu odwrócę. I to będzie taki zagłówek, chociaż ja nie wiem, po co jest ten zagłówek, bo tam za dużo dekoracji to nie będzie, na pewno. Nie wiem, czy ja za dużych tych domków nie zrobiłam, bo mam problem tutaj z rozmieszczeniem rzeczy. Tak w sumie tak sobie myślę teraz. Tutaj damy jakieś ze dwie lampki. Chyba biurko mamy w ogóle z tego dodatku, no właśnie, więc można by tutaj też dać to biurko. Komodę również. Na pewno się przyda na jakieś ciuszki. Dobra, chyba tą weźmiemy. Do tego biurka to samo krzesło dołączę, co było w poprzednim pomieszczeniu. Nie wiem, tutaj może jakieś pudełka w sumie umieszczę. Są takie do dekoracji pudełka. Umieszczę właśnie na tą komodę i będzie spoko to wyglądało. Może jakieś liście też dla dekoracji, żeby coś tutaj było jednak. A w ogóle tu mamy parasol. Zapomniałam o tym parasolu. A może jakbyśmy dali tutaj do ogródka ten parasol? Dobra, dajmy też dywan do tego pomieszczenia. Jejo, co to jest w ogóle za dywan? Ja go nigdy nie używałam, przysięgam. A w ogóle zapomniałam, że mamy obraz z tego dodatku, ale on jest taki... no nie wiem, jak go po prostu powiedzieć. Jakby on jest spoko, ma spoko jakby kombinację, ale mi się te obrazki po prostu nie podobają. Ale się męczę, powiem wam, przy robieniu tego, to jest hit. Użyjmy jeszcze tego kwiatuszka takiego. Dobra, no i chyba mamy skończone ten dom. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że on jest brzydki. Może nie wszystkim się on podobać, mi też on się zbytnie nie podoba, ale no niestety takie meble są w tym dodatku, więc wyszło jak wyszło, ale przejdźmy do kolejnego domku, który będzie tutaj i sobie wylosujmy właśnie dodatek, z którego będziemy korzystać. Dobra, mamy miejskie życie. No tam możemy też się zdziwić troszkę, że coś może wyjść nie tak, więc... trzeba chyba kupić nowe dodatki. Wiecie, nad czym zaczęłam się w tym momencie zastanawiać? Czy w miejskim życiu też jest kuchnia? Czy jej nie ma? Wydaje mi się, że nie ma. Także no, trochę wybrakowane będą te dodatki, super. Dobrze, idziemy do miejskiego życia. A nie, no są szafki, tylko są te zepsute takie. Dobra, ale najpierw zajmiemy się domkiem z zewnątrz oczywiście. Nie mamy schodów? Nie mamy schodów? Żartujesz sobie, że nie mamy schodów? Dobra, wiecie co? Obniżamy teren, no bo przecież to nie ma w ogóle sensu. Ten domek będzie po prostu niżej. Fundamentów też nie mamy. Dachu też nie mamy. O, jakiś billboard możemy sobie postawić. Poszarpane drzwi mamy. Już zrobimy jakiś slamsowy domek tutaj. To będzie ciekawe, to będzie ciekawe. Także dałam tutaj drzwi, oczywiście tutaj jakieś okna jeszcze trzeba umieścić. Tutaj dajmy jedno białe, może z tej strony. Może te drzwi jeszcze zmienię na takie szare, żeby trochę do tych okien pasowało. Tutaj do środka też dam te szare drzwi. No i dobrze, lecimy, lecimy. Dajcie mi to miejskie życie z powrotem. O, o dziwo mamy ogrodzenie, więc możemy sobie oczywiście je tutaj wykorzystać. Ono jest akurat spoko, ono jest akurat takie ładne, więc możemy na przykład takie brązowe dać. Albo z takimi kolorowymi kafelkami, to też będzie spoko wyglądało. Okej, jakieś ściany, mamy jakieś ściany. Tutaj jest taki w sumie beton i on chyba najbardziej będzie tutaj pasował do tego domku, bo nie, jakoś nie wyobrażam sobie używania cegły. Dobra, ale ten dom z tym dachem akurat wygląda trochę lepiej niż ten dom obok, no bo wiecie, tutaj jest białe obramowanie, ten dach jest szary, więc akurat pasuje do siebie. Czy my mamy podłogę? Jezu, mamy w końcu podłogę. Jak ja się cieszę, że my mamy podłogę. Dobra, wiecie co, mieliśmy zrobić ten slamsowy domek, więc my sobie oczywiście go zrobimy, tak mniej więcej. Mam nadzieję, że mi się uda. Niestety nie mamy żadnych roślin, żeby z przodu tego domku dać, ale ja wiem właśnie, że... O, wiem. Właśnie o to mi chodziło, że akurat w tym dodatku są takie drzewa jakby w doniczkach, więc oczywiście ja bym chciała je tutaj wykorzystać, przynajmniej tutaj w tym miejscu. A właśnie, bo my mamy tutaj też drzwi garażowe. Ej, a jakbyśmy zrobili, o właśnie, stoisko jakieś tutaj. A na przykład tutaj zrobilibyśmy jakieś drzwi garażowe za tym stoiskiem. O, i do tego, żeby trochę było ciekawiej, to damy lampeczki. O, patrzcie, ten na przykład sąsiad przychodzi tutaj miód sprzedawać, czy coś takiego i daje po prostu temu jakieś pieniążki za to. Dobra, potrzebuję też jakichś kinkietów, więc jedyne takie normalne z tego, co widzę, to są te, ale jest oczywiście mniejsze tutaj. No, z zewnątrz on, ten domek się nie prezentuje, jakby był ze slumsów, także ja nie wiem, jak w środku to wyjdzie, także właśnie przejdźmy do tego środka. Oj, ja bym kompletnie tutaj użyła tego dywanu. A nie wiem, czy tutaj właśnie użyjemy dywan, a w tej części damy właśnie te połamane kafelki razem z łazienką i tu właśnie, o tak, tu będzie dywan. Dobra, w tej części, tak jak już powiedziałam, będzie kuchnia i tutaj sobie też postawimy lodówkę w to miejsce, może dam kuchenkę. No jedyna umywalka, którą mamy, to jest taka umywalka, ale to będzie dziwnie wyglądało, jak ja tutaj to zrobię. Ale to paskudnie, matko. Ale dobrze, musimy to przeboleć. Ta akurat jest ładna, ta umywalka, ale ona kompletnie tutaj nie pasuje. Ale musi być, musi być. Zasłony mamy akurat ładne. Z tego dodatku ja bardzo lubię zasłony. Gdybym w ogóle jeszcze jedno okno dodała, bo w tamtym w sumie
domku też było takie okno. O, możemy tutaj piękny taki dywanik dać z różnymi resztkami jedzenia. To naprawdę fantastycznie będzie wyglądało w tej kuchni. Aż się przyjemnie tutaj będzie jadło. Mam świetny pomysł, ale nie wiem, czy on wyjdzie. Jakbyśmy tutaj dali kolumny. I tutaj powiesili tak jakby takie po prostu przejścia, przejściowe takie, nie wiem jak to nazwać, cekinki, dzwoneczki. Nie, no to będzie pięknie wyglądać. Słuchajcie, nie, robimy to. Takie złote jeszcze. O, na bogato tutaj, proszę Państwa, po jednej stronie. I po drugiej, tylko muszę usunąć ścianę najpierw, żeby to zdać. No nie, no pięknie to się będzie prezentowało. Dobra, tutaj się zastanawiam, czy by nie zrobić wyspy kuchennej, ale nie wiem, czy mam stołki barowe. No właśnie, nie mam, więc trzeba będzie użyć stolika niestety. Krzesła mamy, okej. Krzesła są takie fajne, plastikowe, ja je lubię używać na zewnątrz. Zastanawiam się, czy tego blatu jeszcze nie zamienić na taki narożny. No dobrze, no ale będzie tak, no nie, no irytujemy to. Co to jest w ogóle? Tutaj będzie stolik, ale ten stolik to ja bym zrobił jakiś taki kolorowy, o właśnie, dosłownie taki. Dobra, w tym miejscu musimy jakąś kanapę walnąć, no to będzie ta. Przecież ona jest wspaniała. Jeszcze taką zieloną. O, piękna. O, tutaj jakaś lampa z odzysku. Dobra, czy my mamy jakieś tutaj fajne obrazki? Okej, tutaj są obrazki. Można tutaj plakaty gdzieś zawiesić. Dobra, dodajmy tutaj jeszcze jakiś dywanik może na wejście. Taką jakby po prostu wycieraczkę i ona też będzie taka zielono-żółta. No piękna to będzie. Dobra, ale w ogóle wiecie co? Bo ja zapomniałam tutaj dać ściany jakichkolwiek, więc pewnie użyję tych. O, niech będą nawet zielone. Co my to jeszcze możemy dać? Możemy dać rury jakieś. No to kurczę, jak to będzie tutaj fajnie wyglądało jako dekoracja tak. O, stertę listów tutaj możemy dać, może jakieś rachunki niezapłacone, czy coś takiego. Te walizki mi się podobają, więc nie wiem, czy też ich tutaj nie użyć gdzieś, ale jakoś nie mam tutaj miejsca. O, nie, jednak mam miejsce. Tutaj będą te walizy porozstawiane. No pięknie to wygląda. O, jakąś farbę może? Dobra, tutaj jeszcze na podłogę trochę charakterystycznych rzeczy pododajmy. Dobra, tutaj z czegoś zdecydowanie brakuje, ale nie wiem czego. Bo nie mamy górnych szafek, co nie? A nie, no mamy! To czemu ja ich tutaj nie dałam? I dobra, tak się prezentuje ten pokój. Jakby wydaje mi się, że on jest nawet całkiem spoko. Bardzo mi się podoba to przejście, jakby ono pewnie nie jest funkcjonalne, ale bardzo mi się podoba. Dobra, przechodzimy do łazienki. Z miejskiego życia wydaje mi się, że mamy łazienkę, no właśnie, gadający Jan. Dobra, ta łazienka będzie trochę fancy, no bo wiecie, gadający kibel, tutaj jakaś taka dosyć nowoczesna wanna. Ten kibel będzie tutaj, a tutaj sobie, no musimy znowu dać te umywalki, bo nie ma innych. Lustro, no takie średnie jest, bo mamy tylko takie stojące, no ale mamy dużo miejsca w tej łazience, więc chyba tutaj się zmieściło, jakby tutaj stało. Może jeszcze sobie na tą ścianę to wszystko przestawimy. Dobra, możemy tutaj jakiś dywanik wstawić do tej łazienki jeszcze. Nie wiem, czy mamy jakieś kafelki. Mamy to, co mamy na elewacji, więc dobra, no chyba to będzie najlepsze tutaj. Dobra, na tą ścianę bym użyła tych lampek, bo one idealne tutaj dekoracyjnie będą się sprawdzać. O, może nad wanną jeszcze zrobimy jakieś rury tutaj. No i dobra, łazienka jest zakończona w tym momencie, także przechodzimy teraz do sypialni. W sypialni chyba dam te same ściany tego samego koloru, co były w poprzednim pomieszczeniu, chyba że damy takie paski. No dobra, dajmy te paski takie brudne. Do tego jakieś oczywiście używane łóżko, że weźmiemy w takich kolorowych kolorach. Ten kolor akurat będzie pasował do zasłon, które chcę tutaj powiesić, bo tutaj właśnie będą te zasłony. O cyk, tutaj jakieś stoliki nocne, do tego jakieś lampki. W tym miejscu można by biurko wstawić. Tutaj taką szafę. Co, nie wiem, czy tego czegoś nie wstawić tutaj. O właśnie, w taki sposób. To nie wiem, czy tego biurka w ogóle nie wywalić stąd, bo ono tutaj w ogóle jest niepotrzebne. Wstawimy tutaj bańkomat. Tutaj może na tą stronę powiesimy jakieś plakaty po prostu. No i dobra, powiesz też tutaj lampę na suficie. Tą samą, co była w tamtym pomieszczeniu. I to by było na tyle w tym domku. Jakby on mi się podoba z tego względu, że ma dużo detali i jest taki jakby, wiecie, urządzony, a nie tak jak ten. I wszystko tu jest praktycznie, naprawdę spoko wyszedł. Także przechodzimy do kolejnego tutaj naszego domku. Dobra, teraz mamy życie eko, także eko-świr teraz będzie po prawej stronie właśnie tej parceli. Dobra, moje pytanie jest następujące. Oczywiście nie ma schodów, także też sobie obniżymy ten domek. Fundamentów też nie mamy, nie mamy dachów. Mamy dach. Ej, wiecie, jakby ten dach... Dobra, wiecie co? Robimy ten dach taki zielony. Ja bym chciała tutaj ściany zrobić jakby takie kontenerowe trochę, tylko muszę wybrać odpowiedni kolor, nie wiem jaki. Może weźmy sobie pomarańczowy na przykład. No to będzie dosyć ciekawe rozwiązanie. Do tego może jakieś takie pomarańczowe kolumny. Tutaj damy sobie jakieś pojedyncze drzwi, bo one mi najbardziej będą pasować. Do tego może jakieś właśnie takie futurystyczne okna czy coś. O, na przykład takie coś. No! Jakbyśmy to dali. Dobra, oczywiście roślin nie mamy, jak zwykle. Ale wydaje mi się, że i tak mamy tutaj fajne rzeczy do tego ogródka. Na przykład o taką tutaj ławkę. A, wiecie czego nie dałam? Paneli tutaj na dach. Nie wiem, czy na przykład kolektora tutaj wody nie dać? To też by było spoko rozwiązanie. Proszę, zrobimy tutaj jakiś łuk wejściowy. O, to muszę dać koniecznie tutaj jakieś stanowisko na rośliny. Czy mamy jakiś płot? No mamy płot, więc ja sobie oczywiście go użyję. No i dobra, to chyba tyle na razie w tym ogródku. Lecimy teraz do środeczka tego domu. Tutaj do środeczka oczywiście dam te same drzwi, które były na zewnątrz, bo to są jedyne drzwi. Dobra, lecimy z kuchnią na sam początek. Tak jak zwykle, kuchni nie mamy. No, kto by
się spodziewał, jakby... Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Tu będzie. Po prostu to jest nielegalny dom do robienia soków. Nielegalny dom, no nie wiem, czy to nielegalnym domem można nazwać, ale no tutaj będzie właśnie takie stanowisko do robienia soczków i sobie tutaj zaraz z debuga poszukam jakichś soczków po prostu. Na przykład ci ludzie tylko soczki będą pić, co tu mieszkają w tym właśnie domu. Dobra, wpisałam tutaj w ogóle rzeczy w debuga, w sensie co tu jest jeszcze z debuga i można tutaj jeszcze kontener w ogóle wstawić, nie wiem czy on był, ale no można go wstawić po prostu. Tutaj jeszcze z debuga są w ogóle takie stare telewizory, więc ja to oczywiście wykorzystam, bo w poprzednich domkach zapomniałam tego debuga wpisać i dlatego mi się te rzeczy nie wyświetlały. Tutaj w ogóle pod ten stół jeszcze dałam pudełka. Oj tak, lecimy teraz tak, proszę Państwa, tutaj soczki, tu jakieś puste butelki również można porozstawiać, żeby było, że no wiecie, zaraz będzie kolejna produkcja się szykowała. Dobra, tutaj właśnie mamy ten stół, więc tutaj będzie właśnie takie, powiedzmy, że to jest kuchnia ich. I co, tutaj możemy zrobić miejsce do siedzenia. Jakby tutaj, no już mówiłam, że jest telewizor, bo że po prostu w sypialni postawimy ten telewizor, to też nie jest głupi pomysł. Także tutaj na razie tylko kanapę dam. Dywan, kwiaty i flora, ja przecież nigdy tego nie widziałam. Może dajmy jako wycieraczka tutaj. Z tej strony. Dobra, tutaj jakiś taki dywan umieszczę w takim kolorze. Aha, w ogóle podłogę potrzebujemy i jakieś tutaj ściany. Wydaje mi się, że te kontenerowe ściany będą jak najbardziej tutaj pasowały do środka tego... A jednak nie. Dobra, wygląda to źle. Chyba, że zmienimy kolor. Na przykład na taki biały. To już na przykład pomalowany kontener, bo nas z zewnątrz jest... pomarańczowy. No i dobra, co nam brakuje? O, możemy jeszcze ten kosz dać tutaj z poduszkami, jak najbardziej. Stolika kawowego chyba nie będę dawać. O, tak, kominek moglibyśmy dać tutaj, może w to miejsce właśnie. Dobra. Tutaj jest produkcja soczków, tutaj jest miejsce do siedzenia, tutaj jest fajny komineczek przytulny i lecimy teraz do tego pomieszczenia, bo tutaj będziemy mieć łazienkę. No tutaj mamy taki śmieszny kibel, ale oczywiście go użyję. Mamy też wannę i potrzebujemy umywalkę. Umywalki mamy dwie do wyboru, a ta chyba jest ładniejsza, bo tam jest, ale w sumie tamta będzie bardziej pasować, ale to jest ładniejsza, więc ją sobie weźmiemy. Dobra, użyłam takiego koloru, kibelek zostaje w takim kolorze i jeszcze wannę sobie pomalujemy. O, git. Chciałabym coś jeszcze tutaj wstawić, ale widzę, że nie ma zbytnio tutaj dużo rzeczy. Ej, w ogóle zapomniałam o tym stoliku. Dobra, użyjemy go sobie w sypialni. I o tej półce zapomniałam. Dobra, też ona będzie w sypialni. O, wiem, właśnie, wiedziałam, że coś mamy do łazienki z tego dodatku. Mamy taką w ogóle szafkę z ręcznikami. Dobra, na tą umywalką dam jedyne lustro, które jest w tym dodatku, czyli to. I co? Chyba dam te same kolory w ogóle i do tej, w ogóle do tego pomieszczenia obok też dam te same kolory na ścianę i na podłogę. Dobra, tutaj przenosimy się teraz do tego pomieszczenia, w którym jak najbardziej znajdzie się sypialnia. Mamy do wyboru bardzo dużo łóżek. Połowa jest z debuga, jakby coś. Może użyjemy sobie tego. Tutaj obok tego sobie postawię tą szafeczkę, bo ona jest przepiękna i bardzo ją lubię. Ten regał można by umieścić właśnie koło tej szafeczki. Tutaj byśmy dali również lampkę po tej stronie. I wiecie, co na ścianę użyję? No, wiecie, wy wszystko wiecie. Jesteście bardzo mądrzy. Jak się zastanawiam, czy by te lamele to jeszcze do tego pomieszczenia nie dodać, bo żeby tak trochę uprzytulnić to pomieszczenie. Może jeszcze do łazienki, o, dajmy tutaj za wannę. Dobra, na tą szafeczkę ja bym dała również te plakaty, które dałam też w poprzednim pomieszczeniu, ale na szafeczki tym razem. I co, jakiś dywanik na pewno na podłogę, może być ten czarny. Aha, miałam dać ten telewizor, więc chyba go dam. Tutaj byśmy umieścili w takim razie kanapę. O, i tutaj by sobie stał. No przepiękny. Szafy nam brakuje, więc tutaj sobie też taką wstawię. Na tej ścianie też umieszczę lamele. O, tutaj jeszcze jakąś roślinkę w to miejsce. I dobra, to pomieszczenie też mamy skończone. W ogóle ten domek mamy skończony. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I zostały nam 3 domki. Będziemy sobie losować teraz. Ale dobrze, zobaczmy, co my teraz będziemy mieć. Będziemy mieć wyspiarskie życie. Dobrze, wyspiarskie życie jak najbardziej jest spoko. Zrobimy sobie wyspiarski domek. Dobra, schody mamy w tym dodatku, więc jak najbardziej będą one wykorzystane. Tutaj w tym miejscu sobie damy takie. No i też użyję płotu. Może niech on będzie... A niech będzie taki niebieski na przykład. Dobra, kolory tego domku są takie drewniane. Tutaj mamy, nie wiem, słomiany dach czy coś takiego. I teraz zajmijmy się oknami i drzwiami oczywiście. Dobra, drzwi użyłam takich i do środka pewnie też dam te same i teraz lecimy z oknami. Chyba najlepiej będzie użyć takich otwartych. No te akurat, to jest akurat półotwarte takie, ale naprawdę fajnie wygląda. Tak samo z tej strony może damy to. Dobra, akurat z wyspiarskiego życia mamy tutaj rośliny, więc oczywiście ja bym chciała ich użyć. Tutaj możemy sobie zrobić taki płot i tutaj sobie zrobimy taki mini ogródeczek, nie wiem co tu. O, wiem, jednak wiem co umieścić. Umieścimy sobie leżaczki po prostu. Niestety nie mogę tutaj wody zrobić, ani basenu, chociaż basen też by był kuszący, ale wydaje mi się, że to też jest fajne rozwiązanie, żeby sobie tu
tutaj postawić leżaczki. I no i to będzie na tyle właśnie w tym ogródeczku. Teraz lecimy do środka. Tutaj sobie chyba dam podłogę taką drewnianą we wszystkich miejscach. No i chyba w środku użyję tego, co było na zewnątrz, bo też to będzie tak idealnie pasowało, bo innych obiektów tutaj takich zbytnio nie mamy lepszych. Chociaż w łazience można by i w kuchni użyć takich właśnie kamyczków tutaj z tej strony. No i właśnie w łazience również. Dobra, drzwi, tak jak powiedziałam, będą te same. Dobra, lecimy z kuchnią na początek sam. W ogóle znowu nie, w tym dodatku nie ma na przykład żadnych kuchennych rzeczy, typu lodówka czy coś takiego, więc trzeba będzie się obejść bez tego, ale wiecie co, bo z tego dodatku jest takie urządzenie do robienia tak jakby kawy, to się nazywa kawa, ale to nie jest kawa normalna raczej, nie wiem, w sumie nie patrzyłam na to. Także jak najbardziej wydaje mi się, że możemy ją tutaj użyć jako po prostu dekorację w kuchni albo urządzenie w kuchni. Muszę oddzielimy wejście od barków, bo tu właśnie chcę dać stołki barowe. I co, w tym pomieszczeniu jak najbardziej by się jakiś dywanik przydał. On będzie taki kolorowy, albo taki o, niebieski, bardziej mi się podoba. Czy mam w ogóle, mamy jakiś zlew? Mamy zlew, no to przydałby się oczywiście jak najbardziej. Tutaj na te okna zawieszę też firanki, żeby to wyglądało tak przytulniej. No i co, dekoracyjnie co można dać? No bo oczywiście tutaj koło ratunkowe, jakieś można tutaj, o właśnie, figurki jeszcze na tych blatach poumieszczać, żeby tak pusto się nie wydawało. Można by tutaj gdzieś galerię ryb zrobić. Na przykład w tym miejscu sobie jakieś rybki powieszamy. Nemo, co ty tu robisz? Gdzie jest Nemo? Już wszyscy wiemy, gdzie jest Nemo. Nasze dzieciństwo się skończyło. Nemo nie żyje. Mamo. Dobra, w ogóle wiecie co? Tutaj jest taka jakby... Patrzcie, bo ta ścianka jest taka jakby trochę ciekawa, bo jest tutaj różno ciekawych rzeczy. Na przykład tu jest taka lodówka, tutaj jest na przykład jakieś picie, więc to też można by na przykład z tej strony tutaj umieścić. Dobra, tutaj może trochę mniejszy salon zrobimy, to znaczy ja po prostu fotele wstawię zamiast kanapy, żeby tak miejsca nam nie zajmowało dużo. I do tego na przykład jakbyśmy tutaj szafeczkę jakąś taką wstawili i na tą szafeczkę jakieś dekoracje. O, na przykład proszę, aparat tutaj byśmy dali. I dobra, lecimy do łazienki. Okej, mamy kibel zewnętrzny tylko z tego dodatku i on wygląda średnio, powiem szczerze. No i nie wiem, gdzie go dać tak naprawdę. O, wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Nie, no to gdzieś tutaj na zewnątrz go trzeba umieścić, no bo gdzie? No kibel potrzebny. No tutaj, patrzcie, tutaj damy te leżaczki, a tu będzie kibel stał obok. To jest fantastyczne rozwiązanie. O, pięknie, pięknie. Aha, czekajcie, bo już chciałam sypialnię robić, a ja jeszcze nie dokończyłam tego. Dajmy oczywiście tutaj wannę, no i się postarajmy, żeby to wyglądało w ogóle jak łazienka, oprócz tego, że nie ma kibla. Dam tutaj może na przykład dwie umywalki. Nie mamy lustra żadnego niestety. O, tutaj dywanik jeszcze dajmy na przykład pod to. Nie wiem, jakąś pufę może dodajmy. I roślinkę. Tak, koniecznie roślinkę w to miejsce. Tutaj właśnie są takie dekoracje i lecimy teraz do sypialni. W sypialni ja bym umieściła to łóżko razem z szafeczkami oczywiście. Dobra, w tym miejscu jak zwykle zresztą będzie komoda i do tego też można jakąś świecę tutaj dać razem z jakimś wazonem. Gdzieś tutaj może jakąś rzeźbę powiesimy. Też potrzebujemy jakiegoś dywanu na ścianę w tym miejscu. Jakiś dywan na podłogę też mile widziany by był. O, mamy nawet biurko, więc... W sumie można tutaj dać. A w ogóle wiecie co zapomniałam? Do kuchni można by dać jeszcze te szafeczki. To tutaj dajemy taką szafkę, ale to koło ratunkowe oczywiście zostaje. No i tutaj jakieś krzesło do tego miejsca. Też jakąś lampeczkę może. I dobra, mamy też zakończony wyspiarski nasz tutaj domek, jak widzicie. No mamy kibel na zewnątrz, ale to nic. To nic, to on tak miał być. On miał tak wyglądać. Przechodzimy do kolejnego tutaj naszego domku, przedostatniego. I zobaczymy z czego, z jakiego dodatku będziemy go budować. Mam nadzieję na podstawkę, proszę. Tak, jest podstawka. Boże, witaj w pracy. Ma takie brzydkie meble, że ja po prostu nie chcę z domku z tego robić. Także mamy podstawkę i teraz możemy się wykazać. Słuchajcie, tam jest wszystko, co potrzebne tak naprawdę do stworzenia domku. Wiecie, co najchętniej bym zrobiła? Ja bym sobie zrobiła różowy domek. Nie wiem jak wy, jak wam się widzi to, ale ja bym tak zrobiła. Do tego na przykład tą część byśmy zrobili białą. Matko, w końcu dach będę mogła zmienić, w sensie obramowania dachów. Jak ja się cieszę z tego powodu. Matko jedyna, słuchajcie. Różowy bierzemy dach. Przecież on będzie piękny. Boże, jak mi się on podoba. Dobra, do tego wszystkiego to potrzebujemy różowych drzwi. Nie no, drzwi i okna zrobimy sobie białe po prostu. Ale oczywiście okna muszą być z okiennicami, bo inaczej to w ogóle uroku nie będzie miało ten domek. Zrobimy sobie również białe schody. No nie muszę ukrywać, że najprościej będzie zrobić ten domek, bo to są jakby rzeczy, z których ja na co dzień korzystam, a to zrobienie z jednego dodatku to jest już trochę trudniejsze jednak. Dobra, jakby w ogródku oczywiście też muszą się pojawić różowe kwiaty. Tutaj do tego oczywiście też różowe leżaczki by pasowało dać. Jakiś stolik biały. Tutaj różową jakąś ławeczkę. I co, jakieś kamienie ja bym też dodała różowe, nie wiem czemu. O, mamy na przykład taką kostkę różową. Nie, no słuchajcie, to chyba będzie idealne. Z przodu też sobie damy tą kosteczkę różową, bardzo mi się podoba. I z przodu też sobie damy te kwiatki. Dobra, no i co, lecimy do środeczka. Oczywiście kolory różowe poproszę. Tutaj sobie damy, o, różowe do tej
strony i tutaj też sobie damy różowe, może jakiś dywanik też sobie damy, tutaj o pięknie, wspaniale po prostu. Do tego oczywiście różowe w ściany w każdym pomieszczeniu, tylko że akurat tutaj trzeba kafelki pododawać, na przykład z tej strony, ale dobra, użyjmy trochę białego, żeby wszystko różowe nie było, więc będzie właśnie taki różowo-biały domek. I dobra, oczywiście zaczynamy od kuchni, jak to zwykle bywa. Akurat do kuchni i różowych elementów to tak zbytnio nie mamy. No ten jest trochę brzydki, ten jakby no nie patrzeć. Ta szafka jest trochę brzydka, różowa. Więc wydaje mi się, że jak użyjemy białych, to się nic nie stanie. Ale oczywiście w tym domku nie może zabraknąć różowej lodówki. No to już bym sobie nie wybaczyła, gdybym tego nie dała tutaj. I różowej oczywiście kucheneczki. Dobra, tutaj w ogóle drzwi nam zabrakło, więc też je pododaję. Tego wszystkiego różowa lampa w chmurki. O tak, to musi być oczywiście. Może zrobię też górne szafki kuchenne. O tak, koniecznie ten stolik musimy użyć w takim kolorze, bo on jest przepiękny, przecudowny. Do tego wzięłabym takie krzesełka, o już to w ogóle będzie wspaniale wyglądało. Tutaj może jeszcze ścianę bym wybudowała. O, tutaj jakiś plakat byśmy dali w tym miejscu. No i dobra, pododaję po prostu dekoracje do kuchni, bo żeby tak pusto nie było. I dobra, lecimy teraz z kącikiem salonowym. Tutaj akurat różowej kanapy to zbytnio nie ma, więc użyjemy sobie... No ta jest moją ulubioną, więc tą sobie oczywiście użyjemy. Tutaj w ogóle dałam dinozaura w różowym klimacie. Bardzo piękny. Kocham dinozaury jakby coś. Nie wiem, czy telewizor dawałeś. Tutaj trochę nie ma miejsca na telewizor. Chyba, że taką pojedynczą na przykład na telewizor szafkę, to się w ogóle można tak postawić to? No ten? No taki mały można postawić. A dobra, no to postawmy, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Dobra, zostawimy taki telewizor w tym miejscu właśnie w taki sposób. Dobra, lecimy teraz do łazienki. Tutaj sobie, no jak zwykle, no zrobimy sobie po prostu zwykłą łazienkę. Już raz prysznicu użyjemy w tym odcinku. Dobra, no i tak będzie się prezentowała ta łazienka. Jeszcze tylko dodam oczywiście zasłonę. No i tak ona wygląda, tak ona wygląda, tak jak powinna wyglądać. I lecimy teraz do tego pomieszczenia. Tutaj też dam te same zasłony, które były wreszcie pomieszczeń. No i co, szukamy jakiejś fajnej różowej pościeli. I jedyna, która mi się kojarzy, to jest ta. Do tego byśmy dali oczywiście takie białe stoliczki, a do tego jakieś lampeczki różowe. Tutaj też bym chciała umieścić gdzieś te plakaty, więc można postawić tutaj, żeby się opierały o ścianę. Może tutaj damy taki plakat żółty, trochę innego koloru też nie zaszkodzi w tym domu. Dobra, biała szafa w tym miejscu, do tego jakieś lustro tutaj. No i co, w sumie możemy sobie w pierwszym domku postawić komputer na biurku. No i dobra, to pomieszczenie też jest zakończone. Jeszcze tutaj dodałam taki w trochę innych odcieniach różu dywan. I dobra, to jakby no, ten domek też jest zakończony i lecimy do ostatniego domku. Zostały nam 3 dodatki tak naprawdę do wylosowania i zobaczymy, z jakiego dodatku będzie ostatni domek. Szczerze mam nadzieję, że to nie będzie Witaj w pracy. Proszę, nie. Rancho. Rancho czy Witaj w pracy? Rancho. Dobra, rancho wygrało. Więc sobie zrobimy rancherski mini domek. Konia nie umieścimy chyba z tyłu, bo nie będzie miejsca, ale powiedzmy, że to jest dusza rancherska, która się musiała tutaj przeprowadzić bez stajni i bez konia. Dobra, oczywiście zaczynamy od fundamentów. Jakby tutaj jedyne fundamenty, które mamy, to mamy takie, no, takie kamienne, więc nie mamy wyboru innego. Mamy też schodki. Na szczęście mamy schodki, nie musimy tutaj obniżać terenu. Na szczęście mamy jakiś dach z tego rancha, więc sobie oczywiście go użyjemy. Może damy sobie komin na przykład w tym miejscu. Nie wiem, czy tam jeszcze kominek zmienię jeszcze do środka, ale zobaczymy. Chyba z zewnątrz po prostu poprowadzę na całej długości drewno. Jakby nie chcę mi się bawić z jakimiś tam cegiełkami, nie cegiełkami. No chyba, że jednak. Dobra, no to z tej strony damy cegiełkę tylko. Dobra, jeżeli chodzi o drzwi, to mamy tylko niestety takie podwójne, więc trzeba będzie tutaj trochę pokombinować w środku, żeby to lepiej wyszło. Dobra, z okien to chyba bym wybrała te standardowe, takie malutkie. Dobra, tutaj jednak kostka taka, która by mi tutaj najbardziej pasowała, to będzie ta i ona będzie szara. I dobra, z przodu, znaczy, kurde, z przodu ta, z tyłu tego domku, co byśmy tutaj mogli zrobić ciekawego? Znaczy, ja nie mam toalety znowu. Ty, no nie mam toalety. Dobra, jakby już sprawdziłam, czy na pewno mamy toaletę, więc wiecie co, nie mamy toalety, więc postawimy sobie takiego krzaka zamiast tej budy takiej wielkiej, więc będziemy mieć krzaka. Jest lepsze na pewno niż ta buda po prostu w wyspiarskim życiu. Zastanawiam się, może miejsce dla konia tutaj zrobić? Może jednak się przeprowadził tutaj z koniem? Tak zrobimy, tak zrobimy. Tutaj będzie koń mieszkał. Trochę ma mało miejsca do hopsania, ale ma tutaj swoje miejsce. Wiecie co, mam jakąś blokadę psychiczną przed robieniem tutaj płotu przy samej krawędzi, bo mam wrażenie, że to jest normalna parcela i tutaj już nie można tego zrobić, a można to zrobić. Także no, mój mózg jest nastawiony na to, że w Simsach tego nie można zrobić i jest odwrotnie, więc wow. Dobra, tutaj będzie miał swój konik, posłanie.
tutaj będzie miał wodę, tutaj będzie miał jedzonko. Prawdopodobnie się zablokuje, bo nie będzie mógł tutaj przejść, ale tak, nieważne. Dobra, tutaj będzie takie jedno drzewo i ogólnie to mamy skończony, że tak powiem, tamtą część. Lecimy do tej. No i teraz będzie problem trochę, bo jakby mamy tylko podwójne drzwi. No można oczywiście zastosować się do łazienki, można je dać tutaj, ale trochę dużo miejsca one zajmują niestety. Dobra, oczywiście na podłogę tutaj paneliki lecą. Na ściany damy sobie może tą boazerię, też taką jakby jaśniejszą. No tak, oczywiście czego nie mamy? Lodówki nie mamy, kuchenki nie mamy, fantastycznie. Dobra, nie będziemy może robić wyspy kuchennej, bo ona za dużo zajmuje miejsca, tylko postawimy sobie właśnie taki stół okrągły. O, 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 dobra, to by było tak, w taki sposób wyglądało wtedy. Tutaj sobie jakiś taki kredensik damy, tutaj pod tym kredensikiem będzie takie coś. Tutaj może jeszcze szafeczki sobie na górę zawiesimy. Oczywiście zlewu też normalnego nie ma, tylko jest taki, o, to damy sobie go oczywiście tutaj w róg może. No i co, lecimy z dekoracjami, bo jakby no nie ma co się użalać, po prostu, że nie ma lodówki, nie ma kuchenki, no po prostu sobie poddajemy tutaj dekoracje na tą kuchnię. O, matko, te zasłony z rancha są okropne, ja nie wiem, czy je w ogóle dawać tutaj. O Jezu, jak to wygląda? Boże, czy to jak powiększę, to będzie lepiej? O, oczywiście, że nie. Masakra. Dobra, tutaj jeszcze na środek pokoju byśmy dali taki dywan. W tym miejscu byśmy już zrobili taki prawilny salon. Może nieprawilny, po prostu wstawię ławę i do tego jakieś krzesło takie. No i co? Gituwa. Gituwa, lecimy do następnego pomieszczenia. Tą lampę trochę zmniejszę w tej łazience. A no tak, kibelka nie będzie. O, damy sobie z konikami taką na przykład zasłonę. Tutaj obok tego dam umywaleczkę, lustro jest tylko stojące, więc najwyżej postawimy sobie z tej strony. I tutaj chcę koniecznie, ja już wiem co ja tu chcę dać, tą półeczkę chcę dać, bo ona ma tutaj takie ręczniczki, więc nawet spoko będzie wyglądała. A dajmy taki z owieczkami tutaj dywanik, będzie słodziaśny. Dobra, i przechodzimy do ostatniego pomieszczenia. Będziemy kończyć ten odcinek. Dobra, tutaj może zrobimy jakoś inaczej, może to łóżko ustawimy po tej stronie? Nie, no po co? Dobra, dajmy tutaj. Tutaj dam szafę. W tym miejscu zrobimy może taką otwartą szafę tym razem. I powiesimy ciuszki. Oczywiście rancherskie, no bo jak żeby inaczej. Jeszcze brakuje mi tutaj fotela bujanego w tym domu, więc koniecznie gdzieś go tutaj trzeba wstawić. Niech on będzie na przykład tutaj. A tutaj może jakąś pufę taką do siedzenia też, żeby było przytulniej. I do tego kolorowy dywan w tym miejscu. I dobra, mamy zakończone ostatnie nasze pomieszczenie w tym odcinku. Jak widzicie, tak się prezentuje teraz nasza parcela. W ogóle domek ekologiczny ma dobry kamuflaż, bo wygląda jak trawa po prostu z góry. Jak chcecie robić bunkier, to róbcie w kolorach zieleni. Dobrze. Także tak się prezentują właśnie te domki. Nie muszę chyba ukrywać, że moim faworytem, jakby moim najlepszym, najulubieńszym domkiem z tej parceli, no to jest domek z podstawki, bo on najlepiej wyszedł. Najgorszym moim zdaniem jest domek z 4 pór roku. Bardzo mi się podoba z rancha domek, jest spoko. Też mi się podoba z miejskiego życia, że stworzyliśmy coś innego tak naprawdę. Z miejskiego życia jest spoko domek, ale też nie jest jakiś najpiękniejszy i z życia eko też nie jest jakiś taki najpiękniejszy.